Muszę biec! Okej. Okay. Możemy strzelać. Okej. Okay. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Andrusek i zapraszam na 8 odcinek A Quiet Place, The Road Ahead. Badamy teraz pociągi. Udało się nam dostać do kolejnego punktu. Jest tu trochę więcej głośnych miejsc, więc będziemy w stanie przeżyć. Jakieś pigułki przy okazji. Różne papierzyska. Co to jest? O! No nie gadaj, tu jest kartka z jakiejś gry RPG papierowej, Warhammer czy D&D. Character name Gwen, player name Gwen. Okej. Okay. I tu mamy scenariusz, gdzie drużyna została wezwana przez lokalnego czarodzieja. Fajna sprawa. Tutaj była niezła ekipa jakaś. Grali sobie. Crunchy Cats, no proszę. Okej. Okay. Będziemy mogli wyjść na zewnątrz. A, jeszcze scenka będzie, czyli pan potworas, albo kto? Okej. Już rozłożę ten piasek. On sobie niech gdzieś pójdzie. To teraz mamy unikanie go i jeszcze musimy ten piasek rozłożyć. No idź sobie, chcę sobie worek z piaskiem wziąć. No nie no. Zaraz będzie trzeba wziąć. Zaraz będzie atak astmy. Bierz worek, bierz worek. Dobra. I tak myślę, że trzeba tam wejść. Nie wiem, czy jest sens iść po inny worek, ale dobra. Może się nam przyda. Zrobię to też, dobra.
Okej, po piachu. Ja bym tak normalnie nie chodził, ale wiemy, że on nas nie widzi, to nie ma problemu. W sumie to może być jeden z łatwiejszych etapów. Dobra, gdzie teraz? A, tutaj. Zmiana planu? Potworek akcja? A on jest nade mną pewnie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ale jest butelka. Jakby co? Tu chyba nic nie ma, co? Ale mi się wydaje, że... Dobra. Nie, on tu idzie. O, wiem co. Rzuć tam. Dobra. Dobra, nie musimy się bawić z tym piaskiem, wiadomo. Ale na pewno to pomoże. Tu nie musiałem nawet wchodzić. No jednak. Dobra, pigułka jest.
tutaj jest okno. Ale po co ja mam tu wchodzić, bo tam jest też wyjście. Tutaj to jest trochę niebezpiecznie, moim zdaniem. Tam się musimy dostać, ale jak? A, tutaj. Kolejny samolot, który muszę podnieść. Jak już tu jestem? A, tam musimy pójść. O, a tam ktoś jest. Ojejku. Myślałem, że gościu, a potem, że zombiak. Płuce znowu czerwone, trzeba łyknąć. Ta pani naprawdę wciąga te prochy. Kluczyk. No dobra. Gdzie pan tu chodzi? Aha, tam są te drzwi, a ja je ominąłem, teraz już wiem, o co chodzi, dobra. Teraz musimy poczekać, bo jaśnie pan podszedł sobie tutaj. No dawaj. Tak, bierz inhalator. Tutaj będziemy mogli drzwi otworzyć. Ja chciałem najpierw te drzwi sprawdzić, a wystarczyło... A to nie tutaj.
zaraz. To po co ten kluczyk był? To może ja niepotrzebnie nawet go wziąłem. Ale jaja. A dobra. Nie dowiemy się teraz. Idziemy. Wydaje się człowiekowi, że kolejna arena to będzie jak walka z bossem albo co, ale niestety musimy dalej uciekać. Pani założy szkołę unikania robaczków po przejściu tego. Tędy? Chyba tak. Wydaje się, jakbyśmy byli na początku. Okej, naprawdę fajny widok. Nie ześlizgniemy się, mam nadzieję. I co ja mówię? Jest tu chyba głośniej. No, dobra. Mamy trochę luzu. Okej, kasetka, chipsy. Jakieś zakupy. Lista zakupów, czy co tam. A, coś mi się wydawało, że stwór próbował skanować mnie, nawet jak jestem cichy wystarczająco, że może to nie być wystarczające. No, no. Okej, okay. Życzenia, karteczka. Niepotrzebne. I z siłą wodospadu może, nie. Niestety. Skanowanie, to co teraz?
O, to one teraz będą skanować, no proszę cię, ta gra jest naprawdę ciekawa. Potwory mogą się sfokusować na dźwiękach i sprecyzować twoją lokację. Kiedy słyszysz ich wibracje, bądź nieruchomo jak tylko się da, bo było w sumie za łatwo. Kiedy stwór się fokusuje, dźwięk ambientny nie będzie wystarczający. O. Skanuję teraz. I będziemy musieli stać w miejscu. No bo byłoby za łatwo, wiecie. Twórcy gry musieli coś zrobić. Płuca nam tylko wysiądą, niestety. Płuca to prawdziwy bohater tej gry. O, dwa są! Pierwszy raz! Dobra, ja patroluję ten teren, ty patrolujesz ten teren. Przez chwilę się zastanawiam, gdzie, a tu nagle... O, jest i drabina. Weź pigułkę. Oczywiście inhalator. Już pal licho, że zabawka, ale... Inhalator najważniejszy. No, jakoś teraz nie próbują namierzać. To jest studio jakieś niezależne, ale wydaje mi się, że to grafika jest nawet podobna do Final Fantasy 16, a to małe studio zrobiło. A już nie mówiąc, że Final Fantasy 16 to nie jest w sumie dobra gra za bardzo, chociaż skończyłem ją całą. Muszę biec! Okej. No
No niedobrze. Gdzie tu się schować? Wow! Okej. Całe szczęście, że za pierwszym razem się udało. O nie! Hospital must be a madhouse. It is Ken. He hasn't called back. We'll be there soon. I should have gone with him. They're gaining on us! What do we do? Only thing we can. Alex here. Oh, strzelamy! You can't shoot. Laura's right. I don't know how to shoot. Okay, możemy strzelać. Point, shoot, and reload. Like this. Okay. Okej, no to mamy strzelanie, no proszę. Strzelamy w łapki, dobra. Uważajmy na amunicję. Okej, nie wyszło mi za pierwszym razem. Nie wiem, czy nazwać to głupie, czy spoko, ale przynajmniej jest to różnorodne. Ta ekipa jeszcze może coś dobrego zrobić, wiem. No. Szybciej, szybciej. Przeładuj to. Nice, Alex. Nice. Jeszcze nas ściga. A, muszę strzelać normalnie! Dobra, co ja robię? Nie wiem, naprawdę bez checkpointa to... O-o! No nieźle. Oto dalej dzień pierwszy, no proszę. Ciekawy flashback. Powrót do 120.
udało nam się na tymczasowo. Jesteśmy koło maszynerii, więc jest tu trochę głośno. A, latarka przestała działać. O, proszę. Tymczasowo pozbawili nas latarki fabularnie, no ale dobra. Jest już informacja o następnej latarce, ale w tym momencie będziemy kończyć. Fajny odcinek. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Tutaj był Andrusek i jak zwykle do pogrania. Cześć!